W dzisiejszym teście sprawdzam, czy nowy Land Rover Discovery jest bardziej bulwarówką czy terenówką. Walczę z brytyjską elektroniką oraz postaram się wydostać z tylnej kanapy. Obecne piąte wcielenie Land Rovera Discovery zadebiutowało w 2016 roku, a w 2021 roku przeprowadzono facelifting. Samochód po raz pierwszy w historii bazuje na samonośnej konstrukcji. Jest przy tym o ponad 400 kg lżejszy od poprzednika. Jest to zasługa zastosowania w dużej mierze aluminium, tak samo jak w przypadku Range Rovera czy Range Rovera Sporta. Samochód mierzy 4956 mm długości, a rozstaw osi to 2923 mm. Land Rover Discovery zerwał z prostym i pudełkowatym nadwoziem poprzedników i postawił na nowoczesne i bardziej opływowe linie. Oczywiście nadal jest to duży i masywny SUV, jednak próżno w nim szukać już prostej bryły poprzedników. Tylne lampy mają teraz poziomą orientację i nawiązują do pozostałych modeli Land Rovera. Wizualnie Discovery stanowi rozwinięcie mniejszego Discovery Sport. Parę detali przykuło jednak moją uwagę. Zwróćcie uwagę na grill w strukturze plastra miodu, 22-calowe pięcioramienne felgi, czy też logo Land Rovera na charakterystycznym pochylonym słupku C. Z tyłu uwagę zwraca charakterystyczna, asymetryczna wnęka na tablicę rejestracyjną, którą znamy z każdej generacji Discovery. Discovery też słynęły zawsze z pojemnego bagażnika. Jak jest w tym przypadku? On również nie zawodzi. W ustawieniu za rozłożonym trzecim rzędem siedzeń mamy 172 litry pojemności, natomiast już przy złożeniu trzeciego rzędu do dyspozycji jest 986 litrów, natomiast maksymalnie po złożeniu obu rzędów siedzeń mamy do dyspozycji aż 2068 litrów. W każdym ustawieniu podłoga jest płaska. Zwróćcie jeszcze uwagę na panel multifunkcyjny w bagażniku. Służy on do sterowania m.in. fotelami, zarówno trzeciego, jak i drugiego rzędu. Możemy też podnosić lub obniżać próg załadunku. Odbywa się to dosyć szybko za pomocą pneumatyki. Jednocześnie możemy też rozkładać hak holowniczy, który kosztuje 8600 zł. Jak też zrobić z disco prawdziwą dyskotekę. Zdecydować się na pokaz świateł. Możemy także rozłożyć burtę bagażnika, a także ją złożyć, ale oczywiście wszystko odbywa się elektrycznie, choć przyznam się szczerze, że ilość elektroniki w tym aucie mnie trochę przeraża, gdyż miewa ona momenty, że żyje własnym życiem, a fotele nie zawsze rozkładają się czy składają jak należy. Zobaczcie kabinę, bo tam również nie brakuje gadżetów. Kabina Land Rovera Discovery jest przestronna, luksusowa i równie masywna co nadwozie. Dzięki rozszerzonemu wykończeniu skórzanemu, deskę rozdzielczą i boczki drzwiowe obito przyjemną w dotyku karmelową skórą Callaway, co kosztuje ekstra 11 730 zł i dodaje wnętrzu jeszcze bardziej luksusowego charakteru. Spodobały mi się też drewniane wstawki, które kosztują kilkaset złotych i dodają w kabinie Discovery takiego salonkowego klimatu. Generalnie na jakość wykończenia w Discovery nie można narzekać. Wszystko jest tu solidnie spasowane, miękkie, przyjemne w dotyku, wykonane z najlepszych możliwych materiałów. Jedynie parę wpadek dotyczy spasowania pod sufitki czy pojedynczych materiałów w trzecim rzędzie siedzeń, ale to detale. Po liftingu w Discovery zastosowano nowy system multimedialny PV Pro, znany też z Range Roverów i Jaguarów. Ma on blisko 12-calowy dotykowy wyświetlacz, oferuje bardzo dobrą reakcję na dotyk, intuicyjne menu, atrakcyjne grafiki, wiele funkcji i logiczne poukładane kafelki. Wyposażenie Discovery w topowej wersji Metropolitan Edition jest naprawdę bogate. Właściwie większość kluczowych elementów dostaniemy już w standardzie. Są to m.in. dach panoramiczny, jeden mamy z przodu i drugi nad trzecim rzędem, znakomite audio Meridian 3D Surround Sound, o mocy 700 W, reflektory Matrix LED, pakiet systemów bezpieczeństwa i asystentów. Land Rover Discovery bardzo dobrze wypada też pod względem ilości schowków. Przed pasażerem znajdziemy dwa. Następnie mamy bardzo głęboki schowek w konsoli środkowej, schowany pod cupholderami. Zobaczcie, jak głęboko wchodzi mi ręka. Mamy też chłodzony schowek pod środkowym podłokietnikiem. Naprawdę dobrze chłodzi napoje. Mamy też schowek pod panelem klimatyzacji. Niestety do tej pory nie udało mi się go otworzyć. Jeśli Wy wiecie, jak go otworzyć, dajcie znać w komentarzach.
Przestrzelność jest bardzo dobra w pierwszych dwóch rzędach siedzeń. Miejsca nie brakuje w żadnym kierunku, siedzi się wysoko, mając poczucie dominacji nad innymi. Przednie fotele mają regulację w aż 20 kierunkach, z czego w 18 aż elektrycznie. Do tego oferują funkcję masażu, wentylacji oraz podgrzewania, co kosztuje ekstra 4180 zł. A jak jest z tyłu? Przy wsiadaniu do tyłu moją uwagę zwróciła charakterystyczna wnęka w słupku B, która wygląda, jakby producent miał zamiar zastosować tam kratkę nawiewu, ale niestety w ostatniej chwili zrezygnował z niej. Na szczęście nawiewów tutaj nie brakuje, bowiem mamy je zarówno na konsoli środkowej, jak i w podsuficie, niczym w minivanach. Oczywiście, jak przystało na samochód marki premium, klima jest czterostrefowa, mamy też możliwość ustawienia podgrzewania i wentylacji siedzeń, co też jest rzadkością. A także dwa wejścia USB-A oraz gniazdo 12V. Kolejne wejścia USB mamy w oparciach przednich foteli. Oczywiście możemy też liczyć na podłokietnik z cupholderami. Wreszcie warto wspomnieć o ilości miejsca, bowiem nie brakuje go zarówno na nogi, jak i nad głową, na szerokość. Podłoga jest płaska, jednak oparcie kanapy ma zbyt krótkie siedzisko, przez co uda nie mają wystarczającego podparcia. A jak jest w trzecim rzędzie? Zaraz tam zajrzymy, o ile uda nam się rozłożyć siedzenia. Czy się uda wejść? Zaraz to sprawdzimy. Siedziska mnie próbują przygnieść, pomocy! Co się dzieje? O nie! O nie! Land Rover próbuje mnie zmiażdżyć. I co? Jak pasażerowie... Mów może po prostu w trakcie, bo inaczej... jak siedzi w tylnym rzędzie Discovery, a ja nagram to przez tą szparę, gdyż... Chyba nie uda się położyć fotela. Nie uda się położyć fotela. Brytyjska elektronika z każdym kolejnym wciśnięciem guzika jest coraz bardziej zwariowana. Dlatego strach się bać, co to będzie za parę lat z tym autem. Dobra, wracając do rzeczy. Tyłu tragedii nie ma, ale rewelacji też nie ma. Miejsce na nogi jest akceptowalnie, aczkolwiek dotykam kolanami oparć drugiego rzędu. Za to samochód wyposażono w podgrzewanie siedzieć trzeciego rzędu, a także osobne nawiewy klimatyzacji. Nad głową również miejsca nie brakuje, a tutaj możemy się cieszyć panoramicznym dachem. Także z jednej strony luksus, a z drugiej zajęcie miejsca w trzecim rzędzie graniczy z cudem z racji na fotele, które no niestety nie chcą się rozkładać i żyją własnym życiem. Zdecydowanie lepsze byłoby ich ręczne rozkładanie i składanie. Raz, że szybciej, a dwa, że po prostu byśmy byli zdani na siebie, a nie na wariującą elektronikę. To tyle. Zajrzymy jeszcze pod maskę. Dobra, spróbujemy cię wydostać. To też będzie wyzwanie. Szybko, szybko! Żeby mnie nie zmiażdżył. Uciekaj! Udało się. I co? Dobra, weź to już zostaw, sprawdźmy maskę. Pod maską testowanego Discovery znalazła się topowa jednostka. Jest to turbodoładowany silnik benzynowy R6 o pojemności 3 litrów. Rozwija on 360 koni oraz 500 Nm. Współpracuje z 8-stopniową automatyczną przekładnią ZF oraz napędem na obie osie. Wyposażono go też w układ mild hybrid. Przyspiesza od 0 do setki w 6,8 sekundy, a prędkość maksymalna to 209 km na godzinę. Jednak to, co najważniejsze w przypadku Discovery, to właściwości offroadowe. Z zawieszeniem pneumatycznym prześwit wynosi 207 mm, a w trybie terenowym po włączeniu reduktora można go nawet podnieść do 288 mm. Jak tutaj widzimy, kąty natarcia zejścia i rampowy wynoszą odpowiednio 34, 30 oraz 27,5 stopnia, natomiast głębokość brodzenia to 900 mm. Mamy tutaj także pokrętło od wyboru trybów jazdy terenowych Terrain Response 2, a także pakiet offroadowy zawierający m.in. aktywną blokadę tylnego dyferencjału oraz widoczną tutaj przezroczystą maskę, która również ułatwia precyzyjną jazdę w terenie. Charakterystyczne brzmienie rzędowej szóstki jest bardzo miłe dla ucha, rasowe, a jednocześnie nie jest natarczywe, dodaje auto charakteru.
czuć też moc pod nogą. Czuć, że samochód ma te 360 koni. Choć pamiętajmy, że auto waży 2,4 tony, także nie ma tu co oczekiwać spektakularnych osiągów, wbijania w fotel i tak dalej. Ale całość działa naprawdę płynnie. Pomaga w tym też bardzo dobra 8-stopniowa skrzynia ZF, która sprawnie i płynnie zmienia biegi. Może za wyjątkiem ruszania ze skrzyżowania, czy ogólnie ruszania z miejsca, bowiem wówczas ma bardzo dużą zwłokę przy reakcji na dodanie gazu. Jest to kwestia, podejrzewam, sterownika skrzyni. Generalnie jednak bardzo dobrze ją zestrojono pod kątem komfortowej jazdy, gdyż komfort, jaki zapewnia Discovery, jest wręcz wyśmienity. Jest to zasługa zawieszenia pneumatycznego, które sprawnie izoluje od wszelkich niedoskonałości jezdni i pozwala zapomnieć, że mamy tutaj do czynienia z autem z 22-calowymi obręczami. Pod tym względem disco naprawdę jest świetny. Żadne dziury, nierówności, studzienki, nic nie jest mu straszne. Jeśli zaś chodzi o spalanie, tutaj szału nie ma, ale tragedii też nie. Szczerze mówiąc, średnie spalanie 12-13 litrów na autostradzie, są to wyniki między 12-14 litrów, zaś w mieście około 18-19 litrów. Za to na drogach lokalnych, gdy się postaramy, możemy zejść do 9 litrów na 100 km. Oczywiście dynamiczna jazda, korzystanie z potencjału jednostki napędowej może nawet podwoić te wartości, ale umówmy się, że to auto nie jest stworzone do szybkiej jazdy, do ostrej jazdy, tylko do właśnie komfortowego przemieszczania się całą rodziną z punktu A do B, do zawiezienia dzieci do szkoły, do wybrania się na zakupy, czy też do wakacyjnych wojaży. Hamulce może nie grzeszą skutecznością, ale są wystarczające. Oczywiście musimy pamiętać, że mamy tutaj do czynienia z ciężkim pojazdem i jego wysoką masę czuć podczas hamowania. Tutaj w zakrętach disco w ogóle nie czuje się zbyt dobrze. Trudno też oczekiwać, żeby auto prowadziło się dobrze w zakrętach, bowiem mamy tu do czynienia z wielkim SUV-em, prawie z terenówką, który naprawdę, raz, że swoje waży, dwa, że ma wysoki prześwit. Został zestrojony z myślą o komforcie. Naprawdę pływa po drodze. Wręcz buja fajnie. Jest to naprawdę przyjemne. A jak Discovery prezentuje się cenowo? Cóż, wbrew pozorom aż tak bardzo odrywali nie odstaje. Otóż testowana tutaj topowa wersja Metropolitan Edition kosztuje od 470 tysięcy, ma już w zasadzie kompletne wyposażenie standardowe. Nasz egzemplarz wraz z kilkoma opcjami wyceniono na 520 tysięcy. Jednak dostajemy kompletnie wyposażony, naprawdę przestronny samochód, który spokojnie pomieści 7-osobową rodzinę i ich bagaże. I przy okazji jest naprawdę fajnie wykończony. A jak prezentuje się konkurencja? Cóż, za konkurenta Land Rovera Discovery można uznać na przykład Forda Explorera, który jest napędem hybrydowym plug-in o mocy 450 koni, kosztuje 413 tysięcy, też jest kompletnie wyposażony, choć nie aż tak jak Land Rover i nigdy nie będzie on premium. Za 350 tysięcy dostaniemy Audi Q7, które jest gorzej wyposażone, ale jest już marką premium. Silnikiem benzynowym 3.0 o mocy 340 koni. Za to za Volvo XC90 w topowej wersji T8 damy 430 tysięcy 900 zł. Jest ono zatem tańsze niż Land Rover, ale jest ono typowym SUV-em, nie oferuje takich możliwości terenowych co Discovery. W ofercie superauto.pl znajdziecie kilka egzemplarzy Land Rovera Discovery w różnych wersjach wyposażeniowych i silnikowych. Możecie liczyć na atrakcyjne finansowanie, minimum formalności, dostawę pod dom oraz spore rabaty względem ceny katalogowej. Podsumowując, Land Rover Discovery w najnowszym wydaniu jest jeszcze bardziej komfortowy, jeszcze bardziej luksusowy od poprzedników, ma jeszcze bogatsze wyposażenie, imponuje też funkcjonalnością oraz osiągami. Na parametry terenowe również nikt nie powinien narzekać, jednak przeraża mnie ilość elektroniki w tym samochodzie i fakt, iż producent próbował uszczęśliwić pasażerów na siłę. Elektronika już teraz jest zawodna, a co dopiero będzie za parę lat, aż boję się pomyśleć.